poniedziałek 27 stycznia w Świętajnie odbyła się uroczystość otwarcia klubu Senior Plus, który powstał z myślą o osobach po 60 roku życia, chcących swój wolny czas spędzić w towarzystwie innych, realizując przy tym swoje zainteresowania i pomysły. Oficjalne uroczystości związane z przecięciem wstęgi i otwarciem klubu poprzedził występ dzieci z przedszkola samorządowego. Maluchy swoimi wokalnymi i recytatorskimi popisami wzbudziły aplauz i wzruszenie. Zrozumiałe, bo wśród widzów seniorów zasiadły ich babci i dziadkowie. Dokładnie w poniedziałkowe południe Świętajnie wójt gminy Alicja Kołakowska wraz z zaproszonymi gośćmi dokonała uroczystego otwarcia klubu Senior Plus. Jest to dzień, na który wszyscy tu w gminie Świętajno czekaliśmy. Nie ukrywam, że wzrasta nam liczba seniorów, a więc i potrzeba, aby takie kluby powstawały. Mam nadzieję, że to pierwszy klub na terenie gminy, ale nie ostatni. Taką mam właśnie nadzieję. Klub Świętajnie to już 16 taka placówka w województwie, utworzona z udziałem środków pochodzących z budżetu państwa. Tak, 16 klub w województwie, otwarty wprawdzie w latem ubiegłego roku, ale dzisiaj takie właśnie uroczyste otwarcie, także środki zostały dobrze wydatkowane. Klub Senior Plus Świętajnie jest przeznaczony dla 30 seniorów. Zajęcia w nim będą się odbywać systematycznie, 3 razy w tygodniu po 3 godziny dziennie i dostosowane będą do potrzeb seniorów. Rozpoczynamy tak naprawdę działalność tego klubu od miesiąca lutego. Zostanie zatrudniony opiekun, który będzie opiekował się seniorami, organizował dla nich te zajęcia, będzie również współpracował z innymi osobami, z jakimiś instruktorami, którzy będą też z naszymi seniorami współpracować. Wszystko no bardzo fajnie, no bardzo ładnie. My już ten klub tutaj użytkujemy parę dni. Niemniej jednak dzisiaj oficjalne otwarcie, które się odbyło. No bardzo, bardzo się cieszę, ale w ogóle to muszę powiedzieć, że jestem tak zaskoczona, bo śpiewała moja wnuczka, a nie wiedziałam, że będzie śpiewać. I tak się cieszę, że aż mam coś w gardle. Cieszę się, że ten klub tutaj powstał. Tak jak powiedziałem tutaj, że ci ludzie, którzy... No, mają czas, może często są samotni, z tym czasem nie zawsze wiedzą, jak go zagospodarować. Myślę, że tutaj ten czas dobrze spędzą i sami może mają jakieś pomysły, to będą mogli się zrealizować tutaj, także to jest no, bardzo fajny pomysł. No bardzo cieszymy się, że u nas Świętajnie jest coś takiego, że seniorzy z okolicznych miejscowości też będą mogli korzystać. Na pewno jest to ważne w takich czasach, kiedy ludzie żyją tak bardziej w domach, niż się spotykają tak jak kiedyś to było. Do tego klubu już przychodzę 3 lata. I jestem bardzo zadowolona. Nie nudzimy się, pracujemy, wspólnie jeździmy na wycieczki. No i po prostu życzę innym też, żeby z tego skorzystali, bo warto. Maluchy nas zaskoczyły i wnuczka, która moja zaśpiewała. Zaskoczenie, dla mnie zaskoczenie. Oczywiście, że są potrzebne, bo osoby samotne mają gdzie się spotkać i ze sobą porozmawiać. I czegoś nauczymy się, bo robimy różne rzeczy, które się naprawdę przydają w życiu.